Tomek, do ciebie. Jeżeli pokażesz numer, który blokujesz, to jest świętość. Trener i zawodnicy Kispolu Września okazali szacunek słabszemu, z góry skazanemu na porażkę rywalowi i poważnie potraktowali juniorów ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Świnoujściu. Na przedmeczowej odprawie w szatni, jak zwykle, najwięcej czasu zajęło przygotowanie indywidualnej strategii. Zamkniemy prosto. Generalnie tylko będzie atakował tu w tą stronę, jeżeli jeszcze jeden wyskoczy. Tak samo do sprawy podeszli kibice. Chociaż mecz nie zapowiadał się emocjonująco, im było bliżej do początkowego gwizdka, tym na trybunach robiło się tłoczniej. Zdaniem trenera Krzysztofa Wójcika taka publiczność to śmietanka. Lepsza niż 4000 kibiców w innej lidze i w meczach o inną stawkę. Kiedy się w końcu zaczęło, nawet po pierwszej przegranej akcji nikt nie oczekiwał niespodzianki. I rzeczywiście, pewnie grający zawodnicy Kispolu prawie w ogóle nie dawali powodów do nerwowego przestępowania z nogi na nogę. Za to swoje własne nogi szybko zaczęli potykać się goście. Kibice mieli okazję oglądać eksperymentalny, rezerwowy skład wrzesińskiej drużyny. Z wyjściowej siódemki na parkiecie pojawił się tylko Patryk Skup, który bezlitośnie wykorzystywał swoje doświadczenie. Z kolei udany debiut zaliczył Tomasz Guziołek. Pierwszego seta Świnoujście gładko przegrało do 14. W drugiej odsłonie, po zmianie stron, przy niesłabnącym dopingu, juniorzy bronili się z coraz mniejszym przekonaniem. Wciąż zmieniana drużyna Kispolu stawała się przez to coraz bardziej rozluźniona. Patryk Skup nadal rozstrzeliwał bezbronnych rywali. Coraz częściej punktował także Krzysztof Grębka, dotychczasowy zadaniowiec na zagrywki. Trener gości podczas przerw robił co mógł, ale zawodnicy ze Świnoujścia w drugim secie zdobyli tylko 11 punktów. W trzeciej odsłonie zmianie uległo tylko tempo egzekucji. Kispol nadal punktował, ale z mniejszym impetem i większym trudem. Zawodnicy Kispolu oczekujący na rozgrzewce byli jednak spokojni o wynik. Punktów na koncie debiutującego Tomasza Guziołka przybywało. A debiutujący na pozycji libero Michał Kocoń zaliczał efektowne obrony. Ostatnią akcję meczu po stronie Kispolu rozpoczął i zakończył Krzysztof Grębka. Czy dublerzy zdali egzamin? Nie, no oczywiście, to wynik wskazuje na to i do ile w setach było. No dałem im troszeczkę pograć, ale nie z tego względu, żeby się ograli, no bo wiadomo, że graliśmy z juniorami. No, inne mecze na styku tam w górze mają większe znaczenie, ale po prostu wyszedłem tym składem, żeby odpocząć, dać podstawowym zawodnikom generalnie, żeby troszeczkę odpoczęli i żeby dostali tego głodu siatkarskiego po nowym roku. W całym 2010 roku Kispol zagrał tylko dwa mecze ligowe. Czy to jest dobry zwiastun na przyszłość? No ja wierzę, że tak. No jeden mecz za dużo przegraliśmy. Myślę tu o Kaliszu. Nieszczęsny mecz, no ale myślę, że będziemy to nadrabiać. Zagrał pan dzisiaj na pozycji libero. Czy to debiut na tej pozycji i czy Mateusz Iglewski ma już się zacząć bać? Nie, to był Świnoujście z słabszą drużyną, która jest na ostatnim miejscu. Trener chciał dać odpocząć zawodnikom, którzy grają cały czas. Także myślę, że nie ma się czego Mateusz obawiać. Dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć po raz pierwszy pana na wrzesińskim boisku. Zadowolony pan jest z tego debiutu? Tak, myślę, że mogę być zadowolony. Jako drużyna wypełniliśmy zadanie, czyli zdobyliśmy 3 punkty bez straty seta i to jest najważniejsze. Tabliczka stratega po meczu została zmazana. Kispol przygotowuje już nową metodę na kolejnego rywala.